Także widzicie Państwo, co prawda, to prawda, niektórym się w życiu udaje jakoś tak wyjść na cało, proszę Państwa. No i ta nasza Szydło, proszę Państwa, silna. No, jak Kaczyński mówią, tak? No bo to porównuje się jednego z drugim, chociaż nie w sensie negatywnym, bo człowiek nie powinien mówić, że ja lepsza, a ty gorsza, chociaż tak, tak jest, no bo właściwie ten Kościół jak wyrzucił, tutaj Państwo macie drugie przykazanie, wejdźcie w historię, wszystkiego się dowiecie, o co chodzi, bo nie wiecie, o co chodzi, że jak wyrzucił drugie przykazanie, to inne przykazania też spadły, a za jedno wszystkie, prawda? Także proszę być z nami i zaraz już mamy mówione, wszystko będzie mówione. Jak to męczono ludzi w kamienicy tutaj przy Poznańskiej 14, gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Radio obrotowe, proszę Państwa, radio latające. I to KFM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Proszę być z nami. Przez wspólny śpiew godzinek oddaliśmy cześć niepokalanemu poczęciu Najświętszej Marii Panny.
Także proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita nie lubi smutku, nie lubi tych rzewnych takich pieśni, piosenek, wycia takiego, który albo że ktoś żebrze, albo kto błaga. No w końcu jesteśmy w żebracznicy wielkiej. Proszę Państwa, no ta sytuacja siedzenia pod kościołem i żebrania, czy no już tam taca, nie taca, nie musisz wejść wcale na mszę, żeby obserwować, jak żebrzą na te tace. No ale przecież nawet w waszym kościele rzymskołacińskim, rzymskokatolickim jest taka modlitwa, abyśmy mogli żebrać z miłowania Twego. Dosłownie ja raz, jak usłyszałam to, mało nie zemdlałam, proszę Państwa. Z wrażenia są takie modlitwy, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę Państwa, ja te wycia, jak Państwo może uchem zdążyliście zauważyć, odwróciłam za swój tyłek. No bo i tutaj mówię do Was, mówię, a tam mam to gdzieś, wycia takie, żebrania, albo ten ksiądz Ceberek, jak śpiewa, to przecież on jak śpiewa, to dosłownie żebrze w ten sposób. To jest obrzydliwe i to się Panu Bogu oczywiście nie podoba, bo jak człowiek nie chce poznać prawa Bożego, bo jak drugie przykazanie wyrzucili, to co Państwo macie przed sobą zresztą, dziesiąte podzielone na dwie części, czwarte spadło, była ingerencja w prawo Boże, w to co Bóg ustanowił, człowiek chciał po Bogu poprawiać, to czy to jest normalne? To jest obrzydliwe, proszę Państwa. Bóg nie da się naśmiewać z siebie i oczywiście wszelki okres czasu jest wyznaczony, wytyczony. Czas będzie na wielki ucisk, na Armagedon, na zniszczenie nieprzyjaciół Bożych, bo żaden z tych systemów, proszę Państwa, nie jest sprawiedliwy, nie jest Boży. To nie jest coś takiego, że Jezus Chrystus przyjdzie, będzie siedział tutaj na ziemi, jak słyszałam tu w jednej z modlitw. Jezus Chrystus panuje z nieba. Dzisiaj się wydało, bo w modlitwie było powiedziane, że niebo jest moim tronem, a ziemia jest podnóżkiem stóp moich. Także widzicie Państwo, Jezus Chrystus już w ciele nie przyjdzie, chociaż Żydzi bardzo na to liczyli, czekali, że Jezus w ciele przyjdzie. Niestety, sprawy duchowe się otworzyły dla wszystkich narodów, czego Żydzi nie mogli pojąć, proszę Państwa. Bo oni myśleli, że ten zakon to był tylko dla nich, a przecież oni i tak do tego się nie stosowali. Oni Boga też mieli gdzieś. Przecież wtedy, gdy Mojżesz zszedł z góry z przykazaniami, to oni już dookoła świętej krowy tańczyli złotej, bo mieli złota, Bóg Jahwe im ukraść, wziąć, zabrać, pozwolił ze starożytnego Egiptu. Ale to no, trzeba dobry użytek robić ze złej mamony. Natomiast oni dobrego użytku nie zrobili, tylko zły. No i w tym sęk. No. Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Mówimy to w imieniu 5% festiwalu żydowskiego Singera. Proszę Państwa, no właściwie ta Lipska jak była w Międzylesiu u tego Żyda, on ją potem wygonił. No Janek Witek tu opowiadał, przecież to ja codziennie miałam gadane. Opowiadał, że ta Lipska sytuacja to ona ma 5%, na 5% jest Żydówką, a ja mówię, a na 95% jest Cyganką. Czy nie powinna wrócić do taboru, bo tak jedno mieszkanie z córką ma pod lasem, jej mąż z synem ma drugie mieszkanie pod lasem w Wielkopolsce i jeszcze chce wrócić tu do Warszawy. A życie jest bardzo ciężkie, Janek Witek jej tłumaczył jako wielki ekonomista, więc specjalista, durna babo, bo to jest baba, dziad w jednej osobie. Ona wszędzie chodzi i żebrze, nawet poszła na Nowolipki 2 do policji. Mówi, proszę pani, kanapkę chcę, bo jestem głodna. Ale ta policjantka mówi, proszę pani, ale my tu pracujemy. A ona mówi, ale też jecie. No to już bez komentarzy. Bóg nie pozostawia bez nagrody żadnego dobrego pragnienia w tym życiu, ponieważ jest przyjacielem osób ofiarnych, byleby nie ufały sobie samym. Takim właśnie ofiarnym duchem została obdarzona ta święta. Dlatego też
też pewnego razu powiedziała Panu, że jeżeli w raju zobaczy innych czerpiących rozkosz większą od niej, nie będzie to miało dla niej żadnego znaczenia. Ale jeżeli zobaczy kogoś, kto bardziej od niej będzie go kochał, stwierdziła, że nie wie, jak to zniesie. Należy więc nabrać odwagi. Dobry jest Bóg dla duszy, która go szuka. Bóg jest niezwykle dobry i hojny dla tego, kto go szuka z całego serca. Nawet popełnione grzechy nie mogą nam przeszkodzić w dojściu do świętości, jeżeli naprawdę tego pragniemy. Święta Teresa zauważa: szatan sprawia, że posiadanie wielkich pragnień i chęć naśladowania świętych wydaje się pychą. Ale wzniesienie się ku rzeczom wielkim przynosi duszy wiele korzyści. I choć nie od razu ma ona na to siły, to przynajmniej dzięki temu wzbije się wyżej i posunie naprzód. Święty Paweł Apostoł pisze: wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A święci ojcowie dodają: nawet przez grzech. Nawet więc popełnione grzechy mogą być nam pomocne w uświęceniu, o ile ich wspomnienie czyni nas bardziej pokornymi i wdzięcznymi wobec dobrodziejstw, jakich nam Bóg udziela, mimo że go tak bardzo obraziliśmy. Sam z siebie nic nie mogę, powinien powiedzieć każdy grzesznik. Nie zasługuję na nic innego, jak tylko na piekło. Ale wszystko mogę z Bogiem nieskończonej dobroci, który przyrzekł wysłuchać każdego, kto go prosi. Teraz więc, gdy mnie wydobył ze stanu potępienia i chce, abym stał się świętym i już mi ofiaruje swoją pomoc, naprawdę mogę się uświęcić. Nie swoimi siłami, ale dzięki łasce mojego Boga, który mnie umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Kiedy mamy dobre pragnienia, trzeba, byśmy nabrali odwagi, zaufali Bogu i zaczęli je realizować. A jeśli natrafimy na jakąś przeszkodę duchową, szukajmy pokoju w woli Bożej. Wolę Boga powinniśmy bowiem przedkładać nad każde nasze dobre pragnienie. Święta Maria Magdalena de Pazzi wolała wyrzec się każdej doskonałości, niż posiadać ją, ale wbrew woli Bożej. Święty Alfons Maria de Liguori. Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. Czytał Jan Józef Kasprzyk. Także proszę Państwa, takie drzewne piosenki, żebrzące, to oczywiście, że to nie jest nasz, ani wasz styl. Dlatego też spokojnie, spokojnie, nic na siłę, nic na chama, bo ta Lipska pojedzie 4 po swoją córkę, żeby ją tu przywieźć, żeby ją wydać i już ona będzie miała męża. Ja mówię: słuchaj, ja to się w ogóle nie piszę, także to jest wykluczone, tu nie robić żadnych podchodów i jakichś takich krętactw, bo ona jest specjalistką od krętactw, że nawet tutaj listy pokazywałam, zresztą przychodziły
bez imienia, bez nazwiska, przychodziły takie listy, proszę Państwa, z biura antykorupcyjnego. No to chyba już baba podejrzana, gruba baba, podobna do żony Gierka. No, bardziej gruba może, jak żona Gierka i bardziej taka biała. I taka, jak tu wpadła pierwszy raz, to chciała już tu wejść. Ja mówię, przepraszam bardzo, my się nie znamy, ja tu nikogo nie wpuszczam, a jeszcze z tyłu jakiś facet był może, czy to ten jakiś Kazik, czy ten może ten Żyd z Międzylesia, co ją tam przepędził, bo ona przecież mieszkała też w Międzylesiu, tak gdzieś kątem, w chlewku, tak jak ten wasz święty Mikołaj Warszawski od Hanki Gronkiewicz miał chleweczek przy ulicy, proszę Państwa, Skaryszewskiej, tam naprzeciwko Palotynów są takie chlewki, pokazywał mi ten święty wasz Mikołaj Warszawski ten chlewek, wracam do niego, bo to jest w kanale El Mercedes, tego jest bardzo dużo, jak on te paczki wysyłał dla dzieci z całej Polski, dzieciom rozdawał, wysyłał, proszę Państwa, laleczki, zabawki biednym rodzinom, chociaż sam po prostu nic nie miał, święty Mikołaj katolicki. Bo ja jeszcze bym Was zaprosiła do Ameryki Białystok, tam jest cerkiew na Lipowej 15, świętego Mikołaja w ogóle. Także tutaj historia dopiero się otwiera, ale dobrze tu wspomnieć o tym Mikołaju Warszawskim waszym, tym polskim, polsko-warszawskim, katolickim, który już nie żyje, który umarł. I cóż, ślad miły, bo jak na Sapieżyńskiej, ja tam czasem wpadałam jako lotna kontrola, proszę Państwa, to on kompilował, składał paczki, które dzieciom wysyłał. Po całej Polsce rozsyłał paczki, zbierał na znaczek, przyklejał ten znaczek, tam ciuchy wkładał, takie jakieś ładne zabawki, no ładne to, co było możliwe, co gdzieś wydębił, wyprosił też, no bo wiecie Państwo, żebrać to może ktoś, komu się nie należy, kto jest niesprawiedliwy, niedobry, ten ktoś, kto się Bogu Jahwe nie podoba, a pójdzie żebrze, bo w ubóstwo wpadł z własnej winy. Ja mówię, nie pal papierosów, nie kopć papierosów, żółte pazury, śmierdzące, szkoda pieniędzy, a to 15 zł, to sobie można obiad zafundować, nawet dwa, jak się człowiek postara. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra, tematy, komentarze praktyczne, zapraszamy. Zaraz będą wypowiadać się, proszę Państwa, mieszkańcy Poznańskiej 14, którzy byli molestowani, męczeni, dręczeni. No, żeby na bruk sobie poszli. Niektórzy poszli. Państwo zobaczą, jak bardzo musieli ci ludzie być dręczeni, skoro poszli na bruk. Teraz tak ciut też niegodzinne to będzie, ale coś. Że pierwsi chrześcijanie imienin urodziny nie obchodzili. Urodziny to może Herodiada obchodziła i się skończyło ścięciem Jana Chrzciciela. Proszę, według chrystianizmu, nie tyle, że po chrześcijańsku z IV wieku, tylko według chrystianizmu z I wieku. Zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Pani, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Rozpoczynamy poranne wydanie wiadomości. I teraz słuchaj. Czwartek, 31 sierpnia, 243 dzień roku. Słońce nad Warszawą wzeszło o 5:45, zajdzie o 19:27. Dzień będzie trwał 13 godzin i 42 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 4 minuty. Prezydent Polski Andrzej Duda weźmie dziś udział w obchodach sierpnia 80 w Lubinie w województwie dolnośląskim. Organizatorem wydarzenia jest Solidarność. W tym roku mija dokładnie 35 lat od protestów przeciwko stanowi wojennemu w tym mieście. Uroczystości rozpocznie o godzinie 11:00 uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie przed pomnikiem pamięci ofiar Lubina 1982 odbędzie się apel poległych, po którym wręczone zostaną odznaczenia państwowe. Przewidziano także wystąpienie prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Wydarzenia z początku lat 80. doprowadziły do późniejszych przemian ustrojowych w Polsce. Jednym z efektów protestów było powstanie NSZZ Solidarność, przypomina profesor Mieczysław Ryba, historyk i wykładowca akademicki. Zauważa, że dużą rolę odegrała także wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Porozumienia sierpniowe były zwieńczeniem protestów społecznych, bardzo szerokich, które się rozlały po całym kraju, a zaczęły na wybrzeżu. Jednym z elementów takich sztandarowych, strajkujących robotników była możliwość powołania wolnych, niezależnych związków zawodowych. Oczywiście cała akcja strajkowa była też pokłosiem rok wcześniej odbytej pierwszym Jana Pawła II do Polski, która stała się pewnym takim zaczynem duchowym dla rodzącego się ruchu takiego związkowego, ale zarazem trzeba widzieć, że ten ruch związkowy, czy ten ruch robotniczy miał bardzo silne konotacje katolickie. Obchody podpisania porozumień sierpniowych odbędą się dziś także w Gdańsku. Głównym punktem będzie msza święta w Bazylice Świętej Brygidy. Następnie zgromadzeni przejdą na Plac Solidarności. W uroczystościach weźmie udział m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 16 września Solidarność organizuje protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. To reakcja na działania Komisji w sprawie obniżenia od 1 października wieku emerytalnego w Polsce. Pod koniec lipca unijny organ wszczął wobec Polski postępowanie o naruszenie unijnych przepisów. Było to następstwo publikacji ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Główne zastrzeżenia Brukseli dotyczą dyskryminacji ze względu na płeć, z powodu odmiennego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn będących sędziami. 1 października wchodzą w życie przepisy, które przywracają poprzedni, zróżnicowany wiek emerytalny. Z powodu działań Komisji Europejskiej Solidarność wystosowała pisma do przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera. Podkreślono w nich, że Komisja ingeruje w suwerenne decyzje Polski, choć nie ma do tego prawa, mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Odpowiedzieliśmy bardzo merytorycznie Komisji Europejskiej, pokazując orzeczenia naszego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a także jakie są umocowane w Polskim Kodeksie Pracy. I zapowiedzieliśmy, że Solidarność podejmie działania przeciwko Komisji Europejskiej, aby ten przywrócony wiek emerytalny obowiązywał i aby Komisja Europejska nie wtrącała się w te kwestie, wykazując, że tak naprawdę Komisja Europejska nie ma tytułu prawnego, aby się tym zajmować. I przypomnieliśmy, że to nie decyzja rządzących, ale decyzja obywateli wyrażona w czasie wyborów, którzy oczekiwali, że ten wiek emerytalny zostanie przywrócony do poprzedniego wieku. Komisja do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego będzie dziś debatować z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce. Przed 2 dniami Komisja odrzuciła przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego Unia nie ma prawa ingerować w polskie sądownictwo i dokonywane w nim reformy. Zeznania lokatorów kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14 są szokujące i pokazują, jak skandalicznie wyglądała reprywatyzacja w Warszawie, powiedział szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisja zajmowała się sprawą kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14. Po raz pierwszy w rozprawie udział wzięli lokatorzy. Według zeznań świadków w 2013 roku kamienica trafiła w ręce ludzi, którzy nie byli jej faktycznymi spadkobiercami. Pełnomocnikiem nowych właścicieli był aresztowany Robert N. Szybko to on stał się właścicielem nieruchomości, a zarządzanie nią powierzono spółkom Feniks oraz Jowisz. Spółki chciały zmienić kamienicę w luksusowe apartamenty, jednak na drodze stanęli lokatorzy, którzy nie chcieli się wyprowadzić. Wtedy zaczęło się nękanie. Podwyżka czynszu z 8 do 59 zł za metr kwadratowy. Ciągłe pytania o wyprowadzkę, niewyjaśnione podpalenia, a także niekończący się remont. Zeznania lokatorów były szokujące, mówi szef komisji, wiceminister Patryk Jaki. Pod przysięgą ludzie zeznawali, że straszono ich, że zrobią im z życia wołyń. Podnoszono czynsz do 6 tysięcy złotych dla rodziny. Przecież państwo wiecie, co to oznacza. Włamywano się do domów łomem, pytano w jakichś odstępach czasu, kiedy się wyprowadzą z domu. No regularne nękanie starszych ludzi, jak państwo słyszycie, również powstańców warszawskich. No, po prostu to jest tak gigantyczny skandal. Po prostu to jest coś tak niebywałego. Że się w głowie nie mieści. Z posiedzenia komisji jej szef wykluczył pełnomocników prezydent, ponieważ jak wskazał, zadawane przez nich pytania były nieodpowiednie i poniżały świadków. Przed komisją po raz kolejny nie stawiła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Została ukarana za to grzywną w wysokości 3000 zł. Szefowa ratusza ma już do zapłacenia 15 tysięcy zł. Decyzję komisji w sprawie Poznańskiej 14 poznamy prawdopodobnie we wrześniu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Rosyjskie wojsko przybywa na Białoruś przed manewrami Zapad 2017. O przybyciu kolejnej grupy, tym razem Wojsk Łączności, informuje gazeta białoruskiego Ministerstwa Obrony. Białorusini chlebem, solą oraz występem orkiestry mieli witać wojskowych Centralnego Węzła Łączności Rosyjskiego Sztabu Generalnego. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017, mające rozpocząć się w połowie września, wzbudzają niepokój państw bałtyckich. Niektórzy, w tym wiceszef MONU Michał Dworczyk, obawiają się, że po zakończeniu ćwiczeń Rosja pozostawi część sprzętu i żołnierzy w pobliżu naszych granic. Takiego scenariusza nie wyklucza też poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Musimy to dokładnie monitorować, niczego nie lekceważyć. Putin wszystko kalkuluje. W chwili obecnej przy technologii satelitarnej, satelity monitorują wszystko. Jest niemożliwe ukrycie tych jednostek. Także gdyby oni zostawili jakieś siły na terenie Białorusi, zostałoby natychmiast to odnotowane i musieliby do tego się odnieść, musieliby to wytłumaczyć, gdyż jest to niezgodnie z ustaleniami umowy NATO-Rosja z połowy lat 90.
rzeczywiście taką próbę prowokacji Putin podjął, trzeba odpowiednio kanałami dyplomatycznymi na to reagować i sojusz na pewno na to będzie reagował. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017 mają się odbyć w dniach od 14 do 20 września. W ćwiczeniach tych ma wziąć udział ponad 12 tysięcy wojskowych, w tym 3 tysiące z Rosji. Zaangażowanych zostanie 700 jednostek sprzętu wojskowego. Rosja wskazuje, że liczba kierowanych na ćwiczenia żołnierzy jest zgodna z międzynarodowymi standardami. A przed nami jeszcze krótka prognoza pogody. Na wybrzeżu, Pomorzu, ziemi lubuskiej, zachodzie Kujaw i Wielkopolski oraz zachodzie Dolnego Śląska zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze Polski początkowo bezchmurnie, ale w ciągu dnia na północy i w centrum stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 24-27 stopni na północnym wschodzie oraz Pomorzu, około 29 stopni w centrum, do 31 na południowym zachodzie, na wybrzeżu od 22 do 24 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, południowy. W rejonach podgórskich początkowo porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Cięcia w chirurgii. Nasz dziennik alarmuje. Liczba chorych w polskich szpitalach będzie rosnąć, natomiast chirurgów ubywać. Jakie są przyczyny tego załamania? Batalia o rząd dusz. Kto boi się dekoncentracji i repolonizacji mediów? W naszym dzienniku analiza Piotra Boronia, byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Islam bez zasłony. Oblanie wrzątkiem czy obcięcie ręki? Takie kary spotykają imigrantów w państwach islamskich, czytam w naszym dzienniku. Zatrzymać alkoholizm. Oczekujemy ograniczenia dostępności alkoholu oraz zakazu jego reklamy. Dlaczego nie ma woli politycznej, aby rozwiązać ten problem? Pyta nasz dziennik. Czy lekarze są zdrowsi? Jak dbają o swoje zdrowie? Co jedzą? Poznaj lekarskie tajemnice. Były to wybrane...